godziny do północy. Ostatnie przygotowania sprzętu przed startem rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Przez 30 dni czerwca będziemy nakręcać kilometry, uczestnicząc w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich uczestników, a to kilkadziesiąt, pewnie z ponad 50 miast na przestrzeni całego kraju. Czujemy się mocno zobowiązani. Będziemy bronić tytułu wicemistrzów, zdobytego we wrześniu ubiegłego roku, ale oczywiście apetyty mamy na więcej. Świetny sprzęt. Korzystamy właśnie ze stacji naprawczej, która jest nagrodą za zdobycie drugiego miejsca w zeszłym roku przez Białopodlaską. Znajduje się vis-a-vis wejścia do Urzędu Miasta od strony ulicy Pierwszej. Ponad 1500 uczestników kręcących dla naszego miasta przejechało ponad 240 tysięcy kilometrów. To znaczy, że ziemię po równiku okrążyliśmy 6 razy. Jeździ się coraz fajniej, jeździ się coraz bezpieczniej, jeździ nas po nich coraz więcej. Naprawdę jest czymś budującym widok całych rodzin, często trzypokoleniowych, które w ten sposób spędzają wolny czas, ale też wielu z nas na co dzień po prostu dojeżdża rowerami do pracy. Przypomnijmy także kierowcom samochodów. Większość rowerzystów to równocześnie użytkownicy dróg za kierownicami swoich czterokołowych pojazdów. Im więcej nas przesiada się na rowery, tym mniejsze korki, tym mniejszy ruch, tym szybsza trasa dojazdu do pracy, po dzieci do szkoły, do przedszkola, także dla kierowców samochodów. Uzupełniamy się nawzajem, wspierajmy się nawzajem. Białopodlaska wspiera miasto Białopodlaska? Wspiera jak najbardziej. Mamy swoją grupę GOG Białopodlaska, do której też zapraszamy, ale kręcimy kilometry dla Białej Podlaski. Mamy wspaniałą białską społeczność. To pewnie już niemal 2000 osób, które zarejestrowały się w darmowej aplikacji, którą pobrały na własne smartfony. Po prostu wsiadając na rower, wciskamy play i kręcimy dla Białej Podlaski. To zdrowie, ekologia i ekonomia.